Cześć kochani, dzisiaj niezbyt ładna pogoda, pada deszcz, jest ponuro, więc ja się schowałam w swoim, moim, w moim, w swoim, moim, w moim przytulnym pokoiku i kilka słów przyszło mi do głowy, że Wam powiem na temat, no, na temat tego, jak być zdrowym, bo słuchajcie, jak zacząć być zdrowym? O, tak bym to powiedziała, bo dzisiaj poradników jest mnóstwo. Książek, audiobooków, e-booków, w księgarniach, w bibliotekach, w sieci. No po prostu człowiek jest bombardowany wciąż nowymi dietami. Z jednej strony tym opowiada nam się, i to prawda, jak jesteśmy bardzo zatruci, jak jest zatrute środowisko. Tego nie wolno, tamtego nie wolno. W zasadzie w ogóle niczego nie wolno. I najlepiej to człowiek by się powinien położyć do grobu, złożyć ręce i po prostu zapomnieć o wszystkim. No bo jak żyć na takiej planecie, na której tak wszystko jest zatrute. Dobra, to jest jedna sprawa. Także ludzie po prostu szaleją dosłownie. Ci, którzy zdają sobie z tego sprawę, często bardzo popadają w przesadę i wchodzą w takie coś, to się nazywa taka przypadłość, taka choroba, ortoreksja, kiedy człowiek już tylko i wyłącznie myśli nad tym, żeby po prostu tego nie zjeść, tamtego nie zjeść, żeby jeść super zdrowo i tylko się na tym koncentruje, to jest też już choroba, bo normalnie nie można później jakoś tak zwyczajnie, normalnie żyć, bo człowiek się tylko koncentruje na tym. No tak jak anoreksja i tak dalej, jest właśnie ta druga, no ten drugi brzeg, drugi biegun, czyli z jednej strony jest takie jedzenie fatalne, zła dieta, wszystko byle jak, a z drugiej strony są ludzie, którzy myślą tylko i wyłącznie o tym, żeby być zdrowym i po prostu w tym wszystkim przesadzają, bo koncentrują się tylko i wyłącznie na tym, nie korzystają z życia, zapominają o tym, żeby żyć naturalnie. Żyć naturalnie to nie znaczy, żeby cały czas tylko się koncentrować na tym, ile my zjemy białka, ile my zjemy węglowodanów, a czy my zjemy to, czy my nie zjemy glutenu, no to proszę, słuchajcie, to można autentycznie zwariować. Do tego wszystkiego są tysiące diet, ciągle jest inna, taka, owaka, tego nie jeść, tamtego nie jeść, tyle procent tego, tyle procent tamtego, diety redukcyjne, diety tłuszczowe, przecież można dosłownie oszaleć. Ruszać się trzeba tyle, a taki sport, a może i taki, może tu się rozciągnąć, tu się naciągnąć. Po prostu taki zwykły człowiek, przeciętny, który chciałby po prostu być zdrowy, nie wie z czego skorzystać i jak szalony rzuca się w to wszystko, w te diety, w te gimnastyki, w te biegi, nieraz zbiera się na maraton człowiek, który w ogóle całe pół życia się nie ruszał, a tymczasem to wszystko myśli, no i myśli nad tym na przykład, jak tu się nie stresować i tak przy tym jak myśli, jak się nie stresować, to się dopiero stresuje, myśli nad tym, jak spać i w związku z tym nie może zasnąć, a wykorzystują te niewiedzę, wykorzystują tacy szarlatani też, ale też niekoniecznie, też ludzie, którzy chcieliby doradzić, ale to im nie wychodzi, wychodzi, tylko że trafia to na taki grunt, że ludzie po prostu szaleją, a tymczasem, żeby zostać zdrowym, słuchajcie, brakuje nam trzech rzeczy i to ta zdrowa dieta, ruch, umiejętność walczenia ze stresem, i zdrowy sen, no to są wszystko bardzo ważne rzeczy, oczywiście bardzo, bardzo ważne, ale żeby w ogóle ruszyć z czymkolwiek, jest co innego. Przede wszystkim, czego nam brakuje, to jest systematyczność, naprawdę, żeby cokolwiek osiągnąć, trzeba być systematycznym. I jeżeli my na przykład zobaczymy sobie jakąś dietę, posłuchamy o jakiejś tam diecie i ona, dajmy na to, nawet niech będzie super zdrowa, przeczytamy, że musimy, że dobrze jeść takie, a nie inne produkty, tych czy innych produktów trzeba unikać. I my sobie to zaczniemy stosować, kupimy sobie do tego książkę jakąś ciekawą, a później minie 2 tygodnie, 3 tygodnie i my o tym zapominamy.
I później dziwimy się, że nic nam nie wychodzi i dalej jest tak samo jak było. To samo jest z ruchem. Jeżeli wymyślimy sobie, pójdziemy sobie na przykład na siłownię, wylejemy siódme poty dwa razy w tygodniu, czy tam trzy, super po prostu, no ale w którymś momencie nam się odechce, bo nie dajemy rady, jesteśmy zmęczeni, a w domu będzie, jest dzisiaj, sobie obejrzymy sobie jakiś serial, to po co będziemy w ogóle się wysilać i zapominamy. No i tak to się kończy, czyli i ze wszystkim tak jest, po prostu człowiek nie jest, a to po prostu to nie jest to, że wina jakaś leży po stronie każdego z nas, tylko po prostu człowiek taki jest. Człowiek jest taką jednostką, tak jest stworzony, że nie jest systematyczny. I żeby to, tę systematyczność w sobie wyćwiczyć, żeby mieć, potrzeba ją ćwiczyć. Potrzeba mieć naprawdę silną wolę a żeby mieć tę silną wolę, trzeba mieć chęć. A żeby mieć chęć, trzeba wiedzieć, dlaczego chce to się robić. Bo to jest taki przykład, na przykład jest teraz ta dieta ketogeniczna. Ona nie jest, to nie jest dieta, która jest dobrą dietą dla wszystkich. Ale ja jeszcze już jeden filmik na ten temat nagrałam, ale jeszcze powiem o tym. To jest kolejna dieta cud. I ludzie łapią się za nią, ludzie, którzy koniecznie chcą natychmiast schudnąć, i oni chudną, tylko że przy tym robią sobie wiele szkód, ale oni o tym nie wiedzą. Ale to właśnie, pomijam to, to jest właśnie przykład tego, żeby natychmiast coś osiągnąć, i później, jak się to osiągnie, to się siada na laurach i sprawa się kończy. A właśnie problem polega na tym, żeby nauczyć się tej systematyczności. I mało tego, ta systematyczność nie może być dla nas przymusem, bo jeżeli coś będzie przymusem, to jest, będziemy mówić sobie, że my to musimy zrobić, to to właśnie wcale nam się to nie uda. Ważne, tak jakoś trzeba to skombinować, żeby to, co będziemy robić, stało się dla nas przyjemnością. Przyjemnością, czyli na przykład jeżeli wiemy, że musimy się, żeby być zdrowym, trzeba się ruszać, to nie można wybierać sobie jakiegoś rodzaju sportu, którego my nie lubimy, ale my wiemy, że my przy nim schudniemy na pewno i będziemy zdrowi, ale my się w tym niedobrze czujemy. Jeżeli to wybierzemy, to my wiadomo, że to rzucimy po tygodniu, dwóch w kąt. Ja na przykład powiem Wam, ja nigdy nie lubiłam grać w piłkę. Ja bardzo lubię się ruszać, bardzo, ale ja nigdy nie lubiłam grać w piłkę, nie umiałam grać w piłkę. Pamiętam, w szkole graliśmy w dwa ognie, zawsze byłam w środku, po prostu zawsze. W siatkówkę jak grałam, to byłam ostatnia. Później byłam w piłkę ręczną, to byłam, ale to trzeba było w szkole, takie były zajęcia, no i dobrze, no w sumie, no dzisiaj po prostu się dzieci generalnie za mało ruszają, ale ja tego nie lubiłam to mi nie leżało. Lubiłam inne rzeczy, lubiłam biegać, lubiłam skakać, lubiłam na łyżwach jeździć, różne takie rzeczy, gimnastykę lubiłam. Ale piłka to był ostatni. I wiecie, co ja zrobiłam? Ja się zapisałam na studiach, kiedy można było wybierać sobie sport. Ja nie wiem, jak jest dzisiaj na studiach, ale jak ja byłam studentką, to można było, sport był obowiązkowy i trzeba było sobie sport, ale można było sobie wybrać dziedzinę. I co ja wybrałam? Ja wybrałam sobie siatkówkę z głową normalnie. Wybrałam siatkówkę. Ja nie wiem, co mi do głowy przyszło. I musiałam cały semestr, bo dopiero po pierwszym semestrze mogłam zrezygnować. I później wybrałam sobie łyżwy. Wybrałam sobie łyżwy, a latem, na wiosnę było już rower. Także to było już dobre. No ale i to lubiłam robić. I lubiłam jeździć na łyżwach, lubiłam jeździć na rowerze. Zresztą lubię to do dzisiaj. Chociaż na łyżwach to nie mam specjalnie teraz możliwości tu, gdzie mieszkam. No ale tylko chodzi mi o ten przykład, nie? Że jeżeli musi to być coś, co lubimy, i tak samo jest z jedzeniem i ze wszystkim innym, także żeby być systematycznym, nie można się przymusić do czegoś, nie można się do czegoś tak przymuszać. Jest oczywiście jak najbardziej silna wola potrzebna na początku, ale trzeba sobie to troszeczkę tak umilić. I jeżeli to i wiedzieć, dlaczego to się robi. Najlepiej normalnie dużymi literami są na lodówce gdzieś tam czasność, takie hasełka. Chcę być schudnąć, czy tam chcę być zdrowa, bo to. I na przykład, no i tak każdego dnia sobie na to patrzeć. I to, jeżeli w naszej głowie sobie to poukładamy,
to droga do zdrowia będzie prostsza. A tylko tak słuchać od kogoś, co mam jeść i tak dalej, i czego nie mam jeść, no to jest fatalne, bo tego nie robią ludzie, stulatkowie, którzy naprawdę żyją pełnią życia jeszcze w wieku 100 lat. I uważam, że na nich powinniśmy się wzorować i już czyli na niebieskich strefach ja będę sobie o nich opowiadać. Jak Wam się spodoba, byście chcieli, no to bardzo zapraszam, bo to jest dla mnie absolutny wzór, a nie takie wszystkie tam różne śmieszne diety, które są takie i owakie, wydziwnione bardzo, które w ogóle do niczego nie prowadzą. Styl życia niebieskich stref, to jest właśnie to, na czym powinniśmy się wzorować i starać się u siebie wprowadzać. I to jest wszystko naturalne i systematyczne, po prostu to musi w nas płynąć, musimy być w takim flow. No, to tylko to na dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, bo jest dużo właśnie takich nieporozumień i ludzie są bardzo, bardzo dzisiaj zagubieni, a chorzy jesteśmy strasznie. Ja naprawdę wokół siebie to ja nie widzę tutaj praktycznie wcale zdrowych ludzi, każdy coś ma. A jeśli pytam się kogoś, jak się czujesz, no, no dobrze, no jakoś tam musi być i tak dalej, ale nawet jeżeli nic nie dolega, no to ludzie są tacy jacyś zmęczeni po prostu i przygnębieni. Mało jest uśmiechu. No faktem jest, jesteśmy naprawdę bardzo zatruci, bardzo wszystko jest pozatruwane, ale to jest, nie można, no po prostu nie możemy się tylko wziąć i położyć do trumny w związku z tym i ze wszystkiego zupełnie zrezygnować i być takim ponurakiem chodzącym, bo to jest w ogóle najgorsze, co może być. Także żegnam Was na razie z uśmiechem, mimo że jest brzydka pogoda. Ja i tak wezmę zaraz moje psy, pójdę z nimi na spacer, założę pelerynę. No i pa, pa, do następnego razu. Pa, pa, pa. Nie przejmujcie się tak specjalnie. Życie jest piękne. Piękne. La vie belle. No. Das Leben ist schön. Pa, pa.